Wankarze doszło do wymiany jeńców politycznych. Temat ten rozwiniemy w następnym materiale. Tymczasem odcinek bonusowy. Wątek, na który trafiłem przypadkiem i koło którego nie mogłem przejść obojętnie. Zapewne wszyscy już widzieliście migawki z Rosji, kiedy to Władimir Putin bądź jego sobowtór witał rosyjskich więźniów politycznych. Ale mamy także materiał z bazy wojskowej w Stanach Zjednoczonych. Kiedy wszyscy Amerykanie wyszli z samolotu, to pan Józef wtarabanił się do pustego odrzutowca. Witam was, żeby nie posądzono mnie o sianie dezinformacji. Przeczytamy wyjaśnienie tej sytuacji. Przykład, jak tworzone są fejki. To, że z Bidenem jest słabo, pokazała debata, ale jest i wiele fejkowych historii. Po powitaniu uwolnionych Amerykanów w bazie Andrews, Joe Biden wszedł do kokpitu i podziękował załodze. Widać to na niektórych ujęciach, ot i cała historia. No tak było. Nie zmyślam. Historia wzruszająca. Przecież wszyscy wiemy, że pan Józef zawsze dziękuje kierowcom, kiedy dojedzie na miejsce, służbie, która nakłada mu posiłek i zawsze oklaskuje pilotów po udanym lądowaniu, jak polski turysta z lat 90. zeszłego stulecia. Tyle, że ten sielankowy obraz psują zdjęcia zeszłego tygodnia, kiedy to chory na letni COVID pan Józef jechał w samochodzie bez maseczki i stanowi zagrożenie dla kierowców i ich rodzin. He is now going to be isolating at his beach house. And we did note he wasn't wearing a mask there when he came down the stairs. But it does appear once he gets in the car that he puts that mask on. David. Puts the mask on. It appears that he might be getting a little help just getting into the car there. Hard to make out through the rain what exactly is going on there. But it does look like certainly that the president's feeling the effects of early in the stages of COVID, and many of us have been there, so we do wish him a speedy recovery. No i nie widzieliśmy też, przynajmniej w momencie nagrywania tego materiału, nie widzieliśmy też fotek z kokpitu. Jednak ta scenka na tyle mnie zaintrygowała, że postanowiłem ją prześledzić sekunda po sekundzie. Gdzie on idzie? Słyszymy pytanie, gdzie on idzie? A także ten specyficzny rechot. Thank you.
Chłop 2 minuty spędził w środku. Co mógł robić? A. Podziękował pilotom? B. Błądził po samolocie? C. Poszedł się wypróżnić. Nie wiem. No i tutaj was zaskoczą, ponieważ odpowiedzi mogą być dwie. No i z dużą dozą prawdopodobieństwa pan Józef poszedł podziękować pilotom. Zobaczcie ten fragment. Pan Józef wspina się na ostatni schodek. Mija 8 sekund i fotoreporterzy, czy tam jacyś nadworni kronikarze, zaczynają robić zdjęcia kabiny pilotów. Sytuacja ta trwała około 30 sekund, więc najprawdopodobniej była rąsia, buzia, klapa, goździk. Ewentualnie pytał się o drogę. W każdym razie pierwsze kroki, które poczynił, były do kabiny pilotów. Jednak zostało nam jeszcze 1,5 minuty, czyli równie dobrze pan Józef mógł skoczyć na szybką kubkę i za to pana Józefa szanuję. Jednak w tym układzie mamy problem, ponieważ kandydatka demokratów stała na płycie lotniska jak ostatnia prostaczka i tym samym pokazała, że nie ma empatii, nie ma zrozumienia dla służby amerykańskiego żołnierza. No i to tyle ode mnie i to tyle na teraz. Tak jak mówiłem, to jest materiał bonusowy. Czekajcie na wątek poświęcony wymianie więźniów między krajami poważnymi przez pryzmat kraju niepoważnego, w którym się znajdujemy, a przynajmniej kraju, którym kierują niepoważni ludzie. Jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może was coś ominęło, może was coś zainteresuje. Zapraszam także na kanał z giereczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. A pamiętajcie, każdy z was jest realnym wsparciem. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.